Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach. Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Muszę się do czegoś przyznać. Ostatnio sporo myślałem o Zagłębiu Lubin i właściwie o tym klubie jestem w stanie powiedzieć tyle, że on po prostu jest. A więc jako człowiek ciekawy spraw kibicowskich postanowiłem wybrać się na Dolny Śląsk i odpowiedzieć na jedno piekielnie ważne pytanie. Co to jest za drużyna, co w barwach miedzi gra? Zagłębie Lubin to klub do pokochania idealny. Nikt nie nazwie cię kibicem sukcesu, bo choć do miana klubu Windy Zagłębił jeszcze daleko, zdarzało im się z ekstraklasy kilkukrotnie spadać, nie zawsze sportowo. Ja po prostu nie rozmawiam na ten temat nigdy. Spadło Zagłębie, trudno. Podniosło się, gramy dalej w ekstraklasie. Jeśli jednak rozpiera cię potrzeba wspominek radosnych, proszę bardzo, dwa Mistrzostwa Polski. Ostatnie w sezonie 2006-2007, wyszarpane w ostatniej kolejce i podsumowane fotografią legendarną. Faktycznie było niespodziewane, to prawda, do ostatniej chwili z Bełchatowem walczyliśmy. Pamiętam to wszystko, bo oglądaliśmy z Legią grać wtedy. No, pięknie było, pięknie. Ale i dziś w klubie da się znaleźć namiastkę pięknych czasów. Ostatnim medalowym trenerem był w sezonie 2015-2016 Piotr Stokowiec. Umówmy się, nikt inny w Polsce nie ma trenera tak dopasowanego pod klubowe barwy. Nie wszystko wychodzi to, co jest zaplanowane, ale to jest dobry trener na odpowiednim stanowisku. Jak wygrywają, to zawsze jest odpowiedni. Jako kibic częściej jednak wykrzykuje się nazwiska zawodników, a głupio być do tego nieprzygotowanym. Kogo cenimy? Na pewno Łakomy. Jest to bardzo młody talent. Bramka, Kasper Bieszczad, fenomenalny zawodnik. I z formacji defensywnej Jarosław Jach, na pewno. Jest dużo młodych polskich zawodników, którzy, no, którzy będą na pewno niedługo transferowani, także warto ich oglądać, bo to może być ostatnia okazja. Zwłaszcza, że zapowiedzieć można naprawdę piękne rzeczy. Absolutnie zgodzę się, że jesteśmy gotowi na to, żeby być w czołówce tego sezonu. Tylko musimy dołożyć jeszcze więcej, jeżeli chodzi o organizację. Mam nadzieję, że w kalendarzach pojawiają się już plany odwiedzenia Lubina i na wszelki wypadek nie polecamy postojów w Legnicy i we Wrocławiu. Nie lubimy się w każdym razie, no. Oni bardziej nas, jak my ich. Bo choć nie zawsze na Zagłębiu jest komplet, to miejsce ma swój urok. Wspaniali kibice, świetna atmosfera na trybunach, oprawy też niczego sobie. Czasami kibice rzucają takimi nieprzyjemnymi słowami względem swoich piłkarzy. Nasi natomiast wspierają nas w każdej minucie. To jest ta magia tego stadionu, ta atmosfera. Przede wszystkim, jeszcze raz mówię, atmosfera tego stadionu.